Targi są skierowane głównie do naszych klientów, czyli do sklepów, placówek gastronomicznych, urzędów, no wszędzie tam, gdzie się sprzedaje żywność lub też opakowania różnego rodzaju. To jest miejsce, gdzie można nawiązać wiele relacji, nawiązać współpracę pomiędzy kontrahentami, pomiędzy producentami i dystrybutorami. Nasze targi są po raz pierwszy od 3 lat, bo ze względu na pandemię nie mogliśmy tych targów robić. I troszeczkę powiem z duszą na ramieniu. Nasze targi w dniu dzisiejszym są takim testerem, czy jest zapotrzebowanie na tego typu imprezy i wydaje mi się po frekwencji, że jest. Cała produkcja odbywa się w Sławie, czyli w krainie jezior i lasów. Stamtąd też wywiódł się pomysł na to, że jeżeli wszyscy robią szynki, paróweczki, my zrobimy coś innego. Robimy kiełbasy z kaczki, z dodatkiem kaczki, z dodatkiem gęsi, właśnie z dzika, z jelenia. Staramy się robić półkę taką, powiedzmy, wysoką, żeby klient płacąc za kiełbasę tak naprawdę zjadł mięso w mięsie. Musicie Państwo skosztować naszych pierogów. Nasze pierogi niczym innym nie różnią się od zwykłych pierogów domowych. Przede wszystkim tym, że nasze pierogi robimy wszystkie ręcznie, i farsze, i ciasto. Tak więc każdy pierog przechodzi przez nasze ręce, a przede wszystkim przez nasze serce i dlatego są takie smaczne. Ogólnie rzecz biorąc, my wywodzimy się z cateringu dietetycznego i ten catering pokazał nam, jaka jest nisza na rynku odnośnie produktów bezglutenowych, że ci ludzie, którzy faktycznie są bezglutenowi, którzy mają celiakię, uczulenie na gluten, nie mają co jeść. I to właśnie oni pokazali nam, wręcz zmobilizowali nas, żebyśmy zrobili te pierogi. No i pierogi są, sprzedają się super, no i mam nadzieję, że będą gościć w Państwa domach. Mamy tak naprawdę 1500 uli w naszym gospodarstwie i pszczoły zbierają miód, jak również dodatkowo zbierają produkty pszczele, takie jak właśnie propolis i pyłek pszczeli. Pyłek to jest nic innego jak pyłek zbierany przez pszczoły z kwiatów, które przenoszą pszczoły do ula, zostawiają na wejściu przy ulu ten pyłek, strzepują i z tego właśnie w słoiczkach wychodzi nam pyłek kwiatowy, który jest wyjątkowo zdrowy, zawiera bardzo dużo witamin, można się nim leczyć, no i jest skuteczny również w niektórych chorobach i schorzeniach. Miody mamy naturalne, można u nas kupić wszystkie miody, od wielokwiatu po swadziowy, który też polecam, jeden z najdroższych, z najlepszych miodów to właśnie spacik lasta.